Jeszcze raz, moi drodzy, witam was gorąco. Cieszę się, że mogę być razem z wami, szczególnie, że do tej pory, przynajmniej przez ostatnich kilkanaście, prawie 20 lat, nie miałem możliwości za często z wami bywać. Ostatni raz, o ile dobrze pamiętam, byłem 2 lata temu. Ale są jakieś prognozy, są jakieś szanse, że będę mógł bywać częściej, o ile oczywiście wy nie macie nic przeciwko temu. Ja z wielką przyjemnością do was przyjeżdżam, będziemy mogli się częściej widywać. Serdeczne pozdrowienia mam od brata Tomasza Kosowskiego, sekretarza skarbnika diecezji, i serdeczne pozdrowienia od mojej żony, która znów nie mogła razem ze mną być, chociaż bardzo chciała. Ale mam nadzieję, że to nadrobi i też będzie miała taką większą możliwość poznania was. Ja tak siedząc tutaj na podium, przypatrywałem się ukradkiem waszym twarzom i zastanawiałem się, których to mogę rozpoznać jeszcze z tych lat, kiedy tu przyjeżdżałem częściej. Jakie twarze są nowe, być może wtedy to były dzieci, dzisiaj są dorosłymi, no już nie jestem w stanie ich rozpoznać. Być może, jestem przekonany, no pojawiły się jakieś nowe osoby, które mnie akurat z tamtych lat nie pamiętają. Chwała Bogu za to, że jesteście wszyscy. Moi drodzy, kończymy ten taki szczególny czas 10 dni modlitw. Są takie momenty, kilka takich momentów przy różnych okazjach w roku się pojawia zazwyczaj, kiedy szczególnie gorąco modlimy się do Pana Boga. Może robimy to częściej niż zazwyczaj w jakiejś społeczności, w jakiejś grupie, czy też całym zborem. Zawsze mam tylko taką nadzieję przy takich okazjach, że modlimy się nie tylko wtedy, kiedy jest tydzień modlitwy albo program 10 dni modlitwy, ale że modlimy się po prostu na co dzień. A to, że się w tym czasie w jakiś szczególny sposób organizujemy do modlitw, jest tylko wyrazem naszego codziennego życia z Bogiem. Bo byłoby to dla Boga smutne i w ogóle smutne, gdybyśmy modlili się tylko przy szczególnych okazjach albo gdybyśmy duchowe życie prowadzili tylko w dzień sobotni, kiedy nie idziemy do pracy. Każdy dzień, naprawdę każdy dzień to jest czas, który możemy spędzić Bogiem. Albo jeszcze inaczej, gdybym chciał to powiedzieć, każdego dnia Bóg tęskni za nami. I kiedy o tym sobie pomyślimy, to jakżeż byśmy mieli na tę tęsknotę nie odpowiedzieć. Dlatego też i to rozważanie też chciałbym jakoś wpleść w ten nastrój, ale chciałbym je zacząć może nieco zaskakująco, mówię nieco, bo akurat nie każdy musi się czuć zaskoczony, a mianowicie pytaniem. Kiedy słyszycie określenie nawiedzony, z czym sobie kojarzycie to? O, nawiedzony. Z czymś negatywnym, tak? Słucham? Aha, nawiedzony dom. To już w ogóle bardzo jednoznaczne takie określenie i przynajmniej w tym środowisku źle się kojarzące, tak? Tak, ciekawe jest to, że kiedy słyszymy to określenie, nie kojarzymy sobie tego tak na pierwszy rzut oka dobrze. Dziwak, odmieniec, ekscentryk, jakiś fanatyk opętany, tak? Albo nawiedzony dom, tak? No, być może jeszcze jakieś podobne skojarzenia mamy. Sięgnąłem do słownika języka polskiego i spróbowałem poszukać definicji tego słowa. No, może dziwne, może nie powinienem, ale jakoś mnie coś tam bardzo ciekawiło i postanowiłem się upewnić. Czasami w tych definicjach możemy znaleźć pewne ciekawe rzeczy. Znalazłem tam 4 różne definicje tego słowa, w zależności od kontekstu oczywiście, tak to zawsze bywa. Po pierwsze, możemy mówić, że ktoś czy coś, czy jakiś obszar jest nawiedzony w kontekście kataklizmów czy nieszczęść. Na przykład jakiś rejon nawiedziło trzęsienie ziemi czy powódź, prawda? Jeśli tak się dzieje, często w ten sposób to właśnie określamy. O uczuciach, myślach czy snach, na przykład mówimy, że kogoś nawiedzają sny. Co mamy na myśli? Nękają go, tak? Sny, jakieś niespokojne, jakieś koszmary. O mocach nadprzyrodzonych. A więc nawiedzać to znaczy
z jednej strony obdarzyć łaską, czy obdarzać łaską, natchnieniem, albo z drugiej strony powodować opętanie czy szaleństwo. Znów bardziej źle nam się to kojarzy. Ale jest jeszcze jeden termin. I jak to zazwyczaj w jakichś kazaniach, rozważaniach bywa, to mówca się chwyta tej ostatniej możliwości, tak, żeby trzymać w jakiejś niepewności, napięciu słuchaczy. Tak, ja też chwycę się tej ostatniej definicji. Otóż nawiedzać książkowo, tak jest to w słowniku języka polskiego, książkowo, pojawiać się w odwiedzinach. Nawiedzili nas goście. Wiecie, z gośćmi są dwa dobre dni. Kiedy przyjeżdżają, kiedy odjeżdżają, to znacie na pewno tę regułę. Mam nadzieję jednak mimo wszystko, że macie takich ludzi, z powodu przyjazdu których się cieszycie, a kiedy odjeżdżają, się smucicie. Mam nadzieję, że tacy są. Tak, pojawiać się w odwiedzinach. I teraz chwytając się tej definicji, chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment z Pisma Świętego. Mianowicie Ewangelia Łukasza, rozdział 19 i tam 44 werset. Zanim może jeszcze będziemy czytać, to przypomnę tylko, nakreślę może tak króciutko tło. To jest ten moment, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Tak? Ostatnie dni Jezusowi towarzyszą kompletnie inne odczucia, wrażenia niż tym, którzy go otaczają. Bo on wie, że zbliża się do tego dramatycznego momentu, kiedy zdecydują się nie tylko jego losy, ale tak naprawdę losy całego świata w kontekście jego męki i śmierci. A wszyscy inni spodziewają się czego? Że on ogłosi się królem. Jego zwolennicy cieszą się z tego powodu, a jego przeciwnicy martwią. Pan Jezus widzi te lśniące zabudowania świątyni, to samo widzą jego uczniowie, pokazują, są dumni z tego powodu. Pan Jezus zapowiada tak, że no, z tej świątyni wiele nie zostanie, ale jest ten szczególny 44 werset właśnie, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. I zrównają cię z ziemią, mówi do Jerozolimy, do tej Jerozolimy, którą pięknie widać z Góry Oliwnej. Niektórzy z was być może byli w Izraelu, zwiedzali Jerozolimę, wiedzą, jaki to jest widok, chociaż dzisiaj nie jest on taki sam, jak wtedy, w czasach Jezusa. Zrównają cię z ziemią, dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu, czego? Nawiedzenia swego. W dosłownym przekładzie Nowego Testamentu ten fragment brzmi w ten sposób. Powalą ciebie oraz twoje dzieci w tobie i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie rozpoznałoś czasu swoich odwiedzin. A więc czytamy tutaj o tym nawiedzeniu ewidentnie w kontekście odwiedzin. Jakich odwiedzin nie rozpoznała Jerozolima? No i pozwolę się z wami tutaj nie zgodzić, bo przed chwilą mówiliśmy sobie, że go rozpoznano. Uczniowie, widzę tę konsternację, uczniowie spodziewali się, że Jezus się obwoła królem. Kogo w nim widzieli? Mesjasza. Nawet niektórzy zdecydowali się na tego rodzaju wyznania wcześniej. Piotr, Natanael. Niektórzy mówią, że Piotr pierwszy wyznał, że Jezus jest Mesjaszem i dlatego potem był następcą Jezusa, co nie jest zgodne z prawdą, bo pierwszy wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, Natanael. Przeczytajmy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Przeciwnicy Jezusa także w nim rozpoznawali kogoś szczególnego. Nawet jeśli nie Mesjasza, choć mieli mnóstwo powodów na to, żeby uznać w nim Mesjasza, szczególnie właśnie Ewangelia Jana o tym mówi. 9 rozdział, kiedy sobie czytamy, jest niesamowite, teraz nie będziemy tego rozważać. Wszyscy wiedzieli, kim jest Jezus. Wszyscy rozpoznali, że pojawił się w Jerozolimie. Nawet jeśli się jedni cieszyli, a drudzy obawiali. Nikt nie rozpoznał takiego Mesjasza, jakim Jezus faktycznie był, czy miał być. Bo nawet jego uczniowie ciągle, chociaż Jezus zbliżał się do końca swojej ziemskiej misji, razem z nimi przebywał mniej więcej 3 lata, oni ciągle spodziewali się, mimo wielu
przeciwnych zapowiedzi. Ciągle spodziewali się, że Jezus teraz zostanie królem, po prostu zwyczajnym, ale potężnym królem, tak jak Salomon czy też Dawid, przepędzi Rzymian i odrestauruje Izraela. Izrael będzie rzeczywiście znowu potęgą, będzie się liczył. No, takiego króla mieć, to jest coś, tak? Uzdrawia, karmi, ba, wskrzesza. Och, to jest król. A przywódcy, przynajmniej niektórzy kapłani, nauczeni w piśmie, faryzeusze, ci, którzy się liczyli w narodzie, widząc Jezusa, widzieli w nim człowieka, który absolutnie, gdyby tylko chciał, mógłby poprowadzić ludzi do buntu i przejąć władzę. Bali się. Nie takiego Mesjasza rozpoznali jak trzeba. Ani jedni, ani drudzy. I dlatego Pan Jezus powiedział o Jerozolimie: nie rozpoznałaś czasu swoich odwiedzin. Kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, przez moment przynajmniej pomyślmy o sobie samych, jakich odwiedzin spodziewamy się, zapraszając Jezusa do naszych domów? Jakich odwiedzin spodziewamy się, kiedy zapraszamy tutaj do naszego domu modlitwy, naszego Zbawiciela? Jakby to było? Oczywiście teraz możemy tylko troszeczkę popuścić wodzy wyobraźni, bo może tak się nie stanie. Znając Pismo Święte, raczej wątpilibyśmy w to, że w tych czasach Pan Jezus przyjdzie tak gdzieś w jednym miejscu. Tak? To pewna aluzja do tego, co On mówił o swoim przyjściu, powtórnym przyjściu. Ale jakby to było, czy rozwinęlibyśmy tutaj między ławkami czerwony chodnik, a Jezus szedłby tutaj w jakiejś glorii, chwale, przy asyście jakiejś świty? Jakby to było? Ja nie wiem, jakby to było. Zadaję tylko pytania, nie tylko wam, samemu sobie. Jakiego Mesjasza oczekujemy? Jakie znaczenie odgrywa w naszym życiu? Co On powoduje? Co to oznacza nierozpoznałość czasu nawiedzenia swego? Co to znaczy nie rozpoznać czasu swego nawiedzenia? To oczywiście ma dużo głębsze znaczenie niż tylko to, że ktoś przegapił odwiedziny Pana Jezusa. Przynajmniej nie rozpoznał w nim do końca tego, kogo powinien rozpoznać. Bo tak naprawdę to oznacza, że ktoś czy jakaś grupa ludzi mógł przegapić, zlekceważyć jakieś szczególne, niepowtarzalne okoliczności, możliwości. Kiedy ja sobie o tym myślę, od razu kojarzę sobie, wiecie z czym, tę rzecz? Z tym jedynym nieprzebaczalnym bluźnierstwem. Z jedynym nieprzebaczalnym grzechem. Czytamy o tym w trzech Ewangeliach, na przykład w 12 rozdziale Mateusza, czy też w 12 rozdziale Łukasza, gdzie mowa jest o tym, że jest jeden taki grzech, który nie może być przebaczony. I Pan Jezus, kiedy wypowiada te słowa, no, chyba zadziwia swoich słuchaczy, a także nas, czytelników Ewangelii dzisiaj. Dlatego, że mówi, nawet gdyby ktoś bluźnił przeciwko Synowi Człowieczemu, może mu być wybaczone. Czyż to nie jest zdumiewające? Ale gdyby ktoś bluźnił, lekceważył Ducha Świętego, to nie może być mu przebaczone. Co to jest ten nieprzebaczalny grzech? Może jeszcze, zanim sobie na to odpowiemy, tak nieco z wyprzedzeniem chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus będzie przychodził, to tuż przed Jego przyjściem, zgodnie z proroctwami, nastąpi koniec czasu łaski. Niektórzy się spierają, jak długo ten czas będzie trwał. Może to nie jest w tym momencie ważne. Możemy sobie powiedzieć, na pewno krótko. Na pewno krótko, ale będzie taki czas. Jaki to będzie czas? To będzie czas, kiedy ludzie podzielą się tylko na dwie grupy. Pod pewnym względem oczywiście, tak? Bo ciągle będą różnice powodowane, nie wiem, pochodzeniem, płcią, zamożnością, wykształceniem i wieloma innymi czynnikami.
Ale z duchowego punktu widzenia ludzie podzielą się tylko na dwie grupy. Pewnie już wiecie na jakie, tak? Na tych, którzy ostatecznie odrzucą Pana Boga i na tych, którzy ostatecznie się za Nim opowiedzą. I kiedy Pan Jezus powróci, będzie wiedział, kogo zabrać. Albo jeszcze inaczej, my wiemy, że On wie. Aniołowie, którzy będą Mu towarzyszyli, będą wiedzieli, kogo zabrać. Co takiego się stanie, że nastąpi ten podział? No właśnie, ludzie podzielą się na tych, którzy popełnili grzech przeciwko Duchowi Świętemu i na tych, którzy takiego grzechu nie popełnili. Jest pewien fragment, który za chwilkę chciałbym przeczytać razem z wami w związku z tym, ale wcześniej chciałbym powiedzieć pewną jedną rzecz. Popełnienie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, zaraz sobie więcej na ten temat powiemy, to nie jest kwestia tego, że Duch Święty się w pewnym momencie obraził. Bo niektórzy tak to rozumieją, tak, że Duch Święty traci cierpliwość i mówi, nie, no, kochany, już dość nalekceważyłeś się tego, co ja dla ciebie robię. Naprawdę mam ciebie szczerze dosyć. Przekroczyłeś pewną miarę, tak jak to mówimy, miarka się przebrała, koniec. Już się tobą nie interesuje. To nie jest w ten sposób. Absolutnie nie. Drugi list do Tesaloniczan odpowiada nam, co będzie tym podstawowym czynnikiem tego podziału czy odrzucenia niektórych ludzi. Drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, zresztą ten list sporo mówi o Dniu Pana, warto sobie go od czasu do czasu przeczytać. Apostoł Paweł napisał ten list w kontekście właśnie wydarzeń końca, przynajmniej znaczną jego część. W drugim rozdziale od 9 wiersza czytamy tak. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od 9 wiersza. A ów niegodziwiec, w tym rozważaniu nie będziemy się zajmować dokładnie tym niegodziwcem, tym antychrystem, jak go czasami nazywamy. Sądzę, że jest to ciekawy temat, ale może akurat nie będziemy robić tego teraz. Chcę zwrócić naszą uwagę to, co jest napisane później. A więc ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Dlaczego ci ludzie wierzą kłamstwu? Ci, którzy mają zginąć? Dlaczego mają zginąć w ogóle? Zwróciliśmy uwagę? Nie przyjęli miłości prawdy. Oczywiście moglibyśmy czytać tutaj wiele tekstów z Pisma Świętego, z Bożego Słowa, ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy mieli tak jednym zdaniem powiedzieć, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to jest grzech, który polega na trwałym odrzuceniu Bożej zbawiennej łaski, po prostu Bożej miłości. Problem jest w tym, że my jako ludzie mamy kłopot ze wskazaniem, kto popełnił taki grzech, a kto takiego grzechu nie popełnił. Nawet biorąc pod uwagę samych siebie. Dlaczego? Szczególnie samych siebie. Dlatego, że człowiek, który popełnił ten grzech, nie ma problemów z takim szczególnym narzędziem, organem w jego ciele. Sumienie. Taki człowiek nie ma problemu z sumieniem. Sumienie go po prostu nie oskarża. On czuje się dobrze, on się czuje komfortowo. Ja robię coś źle, no człowieku, co ty mówisz? Uważam, że jest wszystko w najlepszym porządku. Natomiast gdybyśmy mieli innych osądzać, czy już popełnili taki grzech, no też mamy pewien kłopot. No bo co by się stało, gdybyśmy próbowali sobie ocenić życie takiego króla Manassesa, który jest opisany w Księgach Kronik i w Księgach Królewskich. Król, który rządził najdłużej w historii Izraela i Judy. 55 lat, o ile dobrze pamiętam. I niemalże cały okres jego władzy to było totalne odstępstwo i zbrodnia. Upowszechniał, wprowadzał bałwochwalstwo w narodzie Bożym i to robił z wielkim zapałem. Tępił ludzi wierzących, tępił proroków Bożych. Pozabiblijne podania mówią, że kazał Izajasza zabić w skrzynię, a potem ją przepiłować. Tak czasami sobie myślę, co się stanie, no uprzedzam już troszeczkę, co się stanie na nowej ziemi, kiedy Izajasz będzie się tam, przepraszam, przechadzał, nie wiem, jakąś piękną dróżką wśród drzew i łąk i zobaczy, że z drugiej strony nadchodzi Manases, przepraszam.
to będzie konsternacja. No ale właśnie, do rzeczy. Ten, wydawałoby się, do szpiku zdegenerowany, zepsuty Manases w ostatnich prawie że dniach swojego życia, a zarazem panowania się nawraca. I mamy prawo przypuszczać, że będzie zbawiony. Oczywiście głowy za to nie damy, tak? Ale to sprawozdanie jego życia kończy się jego nawróceniem. Mamy problem z tym. Ale dobrze, zostawmy tutaj tę rzecz. A więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu, wróćmy tutaj do tej istoty, jest trwałym odrzuceniem Bożej zbawiennej łaski, Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. I tak naprawdę do tego sprowadza się ta podstawowa misja Ducha Świętego. Duch Święty po pierwsze przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, pamiętamy, 8 rozdział 16 rozdziału Ewangelii Jana. I ta sama Ewangelia, 15 rozdział, wiersz 26 mówi tak, to są słowa Pana Jezusa, gdy On przyjdzie, złoży świadectwo o mnie. A więc z jednej strony Duch Święty uświadamia człowiekowi jego grzeszność, a z drugiej strony mówi, ale ty, biedny grzeszniku, masz swoje bogactwo w Jezusie Chrystusie, twoim Zbawicielu. To w jakimś takim absolutnym skrócie, gdybyśmy mieli mówić o jego misji, misji Ducha Świętego. Więc jest jasne, to staje się dla nas klarowne, tak, że jeśli człowiek odrzuca Bożą łaskę, no to jak może być zbawiony? List do Hebrajczyków, rozdział 12, 25 wiersz. Tam też jest pewna ciekawa myśl. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Autor listu do Hebrajczyków, zresztą nie jeden raz w swoim liście, tam jest mnóstwo odniesień, właśnie gdzieś tam przenosi nas w czasie do wędrówki Izraela z Egiptu do Kanaanu. O, jest dużo, dużo niesamowitych myśli na temat świątyni czy kapłaństwa. Ale teraz jest taka ciekawa rzecz. Kiedy przypomnimy sobie właśnie tę wędrówkę Izraela, to pamiętamy, że oni często buntowali się wobec Mojżesza. Za często. I wielu z tych ludzi poniosło srogie konsekwencje. Ja nie chcę powiedzieć, że wielu z nich nie będzie nigdy zbawionych. Wprost tego Słowo Boże nie mówi, ale doczesne konsekwencje ponieśli prawie wszyscy. Nie wiem, czy pamiętacie tę rzecz. Ilu ludzi wychodzących z Egiptu weszło do ziemi obiecanej żywo? Dwóch. Jozue i Kaleb. Tylko tych dwóch. To byli ci ludzie spośród 12 wywiadowców, którzy składali dobre świadectwo o tym, co tam zobaczyli i o tym, co Izrael może zrobić w przyszłości. A cały naród, i tutaj przykro nam powiedzieć, łącznie z Mojżeszem, zostali u wrót ziemi obiecanej. A więc jeśli te bunty, a dla niektórych bunty kończyły się naprawdę tragicznie i możemy rozumieć na podstawie Słowa Bożego, że to będą ludzie, którzy stracili nie tylko doczesne życie, ale także wieczne, choćby w czasie buntu, słucham? Tak, Datana, Abirama i Koracha, tak? Czy w niektórych innych przypadkach. Jeśli ci ludzie utracili życie, lekceważąc tego ziemskiego przekaziciela Bożej woli, bo takim był Mojżesz, to tutaj czytam w liście do Hebrajczyków, to co się stanie z nami, jeśli zlekceważymy ten głos płynący z nieba? Czytaliśmy parę chwil temu, rozpoczynając tę drugą część nabożeństwa, bardzo znany fragment z Księgi Izajasza z 30 rozdziału, wiersz 21. Ja jeszcze chcę go przypomnieć ponownie. Gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Czy zauważyliście, że często komentując ten werset mówimy, że to jest cichy głos? Że ten głos, który z tyłu się odzywa, to jest cichy głos. No bo bardzo często Duch Święty, używając naszego sumienia, delikatnie nas po prostu dotyka. Jak łatwo przeoczyć ten głos, ten dotyk. Jest jeden problem.
chcemy słuchać Ducha Świętego. Chcemy rozpoznać ten czas swego nawiedzenia, kiedy On działa. Ale czasami mamy pewien problem. A problem ten polega na tym, że Duch Święty lubi działać przez ludzi. Zauważyliście to, że czasami oczekujemy, Panie Boże, na chybił trafił, otworzę Biblię i Ty do mnie przemówisz. Powiem wam, że generalnie jestem, może inaczej, nie wrogiem, ale nie jestem zwolennikiem tego rodzaju szukania woli Bożej, choć znam ludzi, którzy i w ten sposób znajdują coś właściwego dla siebie. Mi się też tak czasami zdarza. Może ktoś myśli sobie, gdyby mi się Bóg objawił w śnie albo w widzeniu, tak, żebym był podobny prorokowi, to byłoby coś. Ale jak przychodzi ktoś do mnie i coś mi ma do przekazania, szczególnie ktoś, kogo niespecjalnie lubię, to nie, to ja już czegoś takiego nie posłucham. Wiecie, moi drodzy, mamy powszechnie z tym problem. Duch Święty niejednokrotnie przemawia do nas przez ludzi. Ale my nie chcemy tego przyjąć nie dlatego, że to jest złe poselstwo, tylko dlatego, że powiedział ktoś, kogo nie darzymy szacunkiem. Jeśli do Bileama przemówiła oślica, to przepraszam, do nas może Bóg przemówić przez osobę, której nie lubimy. O czym Duch Święty chce nam powiedzieć? Pomyślmy przez moment. Czy przez ludzi, czy przez słowo bezpośrednio, czy przez objawienie, natchnienie, sen, widzenie, jakkolwiek byśmy sobie to chcieli powiedzieć. Być może ma nam do powiedzenia coś na temat naszej reformy zdrowia. Wiecie, niejedzenie wieprzowiny, przepraszam, że akurat tak o tym mówię, to no, owszem, jakaś to reforma jest, no, ale dzisiaj w XXI wieku reforma zdrowia nie może się opierać tylko na tym, że nie jemy wieprzowiny. Może Duch Święty chce nam powiedzieć coś o naszym zaangażowaniu w misję Kościoła, w misję zboru. Ja wiem, czasami tak mówimy, o, każdy z nas ewangelizuje swoim życiem. Wiecie, ten dar ma każdy. Co do tego daru jestem pewien, ten dar ma każdy. Swoim życiem absolutnie każdy powinien ewangelizować. Jeśli ludzie patrzą na nas i nie widzą czegoś dobrego w naszym życiu, to biada nam. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy ewangelizowali także razem z Kościołem. Zastanówmy się, czy to nie jest tak czasami, że siedząc w fotelu przed telewizorem po prostu nam się nie chce. Nie ma żadnego innego realnego powodu. To jest plotkowanie. Jeśli ja miałbym powiedzieć, który grzech, przepraszam, adwentystów jest największą słabością, to powiedziałbym, że to. Ale może jestem w błędzie, to jest absolutnie subiektywne odczucie. Być może Duch Święty chce komukolwiek z nas powiedzieć coś, co brzmiałoby w ten sposób, plotkarzu, przestań. Brak szacunku dla kierownictwa zboru. Przemoc w domu. Tak, tak, u adwentystów to się zdarza. Może nie zawsze jest to przemoc fizyczna. Może czasami jest to przemoc psychiczna. Ale to jest coś, z czym czasami musimy się zdarzyć. Nie chcę powiedzieć, że jest to powszechne zjawisko, ale jest. A może ja chciałbym tę listę zamknąć jeszcze jedną rzeczą. Każdy z was może sobie ją rozbudować do woli, na miarę własnych spostrzeżeń. Ale ta jedna rzecz, po prostu grzeszne słabostki. Wiecie, jest coś takiego w naszym życiu, że jak się nam przytrafi, to czujemy straszne wyrzuty sumienia, czujemy się zgnębieni i szukamy Bożej łaski. I pragniemy poprawy w życiu. Ale są pewne rzeczy, które absolutnie lekceważymy z dnia na dzień. I ja nazywam je grzesznymi słabostkami. Ach, wiesz, taki, o to, wszyscy to robią. Tak. Nie znam człowieka, który by tego nie robił. A skoro nie znam człowieka, który by tego nie robił, to ja to też mogę robić. To są te grzeszne słabostki. Z czegokolwiek by to dotyczyło w życiu każdego człowieka, być może są to różne rzeczy. A więc, moi drodzy, być może warto dzisiaj, kiedy wrócimy do domu po południu, usiąść sobie przez chwilę. Sobota to jest dobry taki czas na takie rzeczy. I
zrobić jakiś rachunek sumienia i powiedzieć: Boże, ileż to już razy lekceważyłem Twój głos? Być może jest coś, co powinienem w życiu zmienić. Daj mi sił. Ellen White napisała w książce Droga do Chrystusa takie słowa: nie wolno nam czekać na głębsze przeświadczenie, lepsze sposobności lub na świętość naszego charakteru. Sami nie potrafimy uczynić niczego. Musimy przyjść do Niego takimi, jakimi jesteśmy. Muszę wam powiedzieć, że te słowa są z jednej strony przepiękne, bo pokazują w niesamowity sposób głębię Bożej miłości i akceptacji dla nas. Ale z drugiej strony są to słowa, które wprawiają mnie w kompletne zakłopotanie, a zaraz wam powiem dlaczego. Inaczej, gdybyśmy je przeczytali, tak? Nie ma takiego stanu duchowego, takiego upadku, takiego grzechu, z którego Bóg nie mógłby cię wydźwignąć. I jeśli czujesz się zbrukany, ale masz potrzebę pojednania z Bogiem, potrzebę przebaczenia, to nie ma nic, On nie stawia żadnych wstępnych warunków, żebyś mógł przyjść do Niego i prosić o przebaczenie. To jest jasne, prawda? Ale wrzucę może jakieś ziarnko piasku w te trybiki, które pięknie pracują. A co wtedy, kiedy nie ma żalu w sercu? Jeszcze inaczej powiem. Czy przyłapaliście się może sami na czymś takim, że zrobiliście coś złego i wiecie, że jest to złe? Rozumiecie, że odgradza was to od Bożego Królestwa, od zbawienia, od wieczności i macie świadomość, że trzeba prosić Boga o przebaczenie, bo jeśli Pan Bóg nie przebaczy, to tracę wieczność. Ale jednocześnie towarzyszyła wam świadomość, że no niestety, ale nie ma jakiegoś głębokiego żalu w sercu z tego powodu. Bardziej żałujemy konsekwencji niż samego grzechu. I nawet rodzi się podejrzenie, że jeśli podobna okoliczność pojawi się kolejny raz, to znowu to zrobię. I co wtedy? Czy z takim nastawieniem też mamy przyjść do Pana Boga? O, chyba mamy problem. No więc mamy przyjść czy nie z takim nastawieniem? A gdzie mamy pójść? Do jego przeciwnika, który nas utwierdzi? Świetny wybór. W Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 5, w wierszu 31 czytamy o tym, że Pan Bóg dał Chrystusa swojemu ludowi na odpuszczenie grzechów i jeszcze dla jednej rzeczy. I dla upamiętania, czyli po prostu dla żalu za grzechy. Każdy z nas musi zrozumieć tę jedną rzecz. Człowieku, sam w sobie nie jesteś w stanie wzbudzić sobie żalu z powodu grzechu. Żal z powodu grzechu pojawia się w twoim życiu nie dlatego, że jesteś taki cudowny i taki piękny i masz taką moralną siłę, ale żal z powodu grzechu pojawia się w twoim życiu tylko i wyłącznie dlatego, że zaczynasz spotykać się z Jezusem Chrystusem. Tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy zaczynasz patrzeć na Jego niesamowite życie, na Jego poświęcenie, na Jego ofiarę, na to, co dla ciebie zrobił, kiedy patrzysz na to, jak szedł na Golgotę, tylko dlatego, że ciebie ukochał, wtedy zaczynasz rozumieć, że gdyby miało się w twoim życiu pojawić zło, to jest to coś obrzydliwego. W inny sposób tego nie zrozumiesz. A więc kiedy przyłapujesz się na tym, co złe i może na tym, że nie ma wielkiego żalu w sercu, w tobie, być może jest to powód tego, że za mało czasu spędzasz ze swoim Zbawicielem. Tym bardziej powinieneś do Niego przyjść. Tym bardziej powinieneś do Niego przyjść i przychodzić nieustannie. Jeszcze jeden fragment chciałbym z wami dzisiaj przeczytać. Tak trochę wrócimy do tego, co było w szkole sobotniej, w liście do Laodycei. Już chyba niektórzy się domyślają. Ciekawe jest to, że w liście do Laodycei nie ma specjalnie pochwał.
Zauważyliście to pewnie w dyskusji w szkole sobotniej albo w domu, czytając, przerabiając ten materiał. Ale w liście do Laodycei jest obietnica chyba, jeśli nie najpiękniejsza, to jedna z najpiękniejszych w poselstwie tych wszystkich listów. To jest 20 werset 3 rozdziału. Co tutaj czytamy? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W Biblii Warszawsko-Praskiej ten fragment został oddany w ten sposób. Oto stoję u drzwi i stukam, jeśli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę. Ja z nim, a on ze mną. Jeśli kto zechce. To naprawdę nie wymaga wiele, jeśli tylko chcesz. Jeśli tylko chcesz. Niektórzy z was znają ten obraz Jezusa pukającego do drzwi. Po raz pierwszy zobaczyłem go, mając mniej więcej 20 lat. Mieszkałem wówczas w Łodzi, zresztą to jest miasto mojego nawrócenia, tam jest mój rodzinny zbór. W tamtym czasie była tam siedziba diecezji wschodniej. Wtedy jeszcze mówiło się Zjednoczenie. Niektórzy z was pamiętają te czasy. Bywałem tam czasami w biurze diecezji z różnych powodów i wisiał tam ten obraz. I przez długi czas nie potrafiłem dostrzec pewnego istotnego szczegółu w tym obrazie, o którym pewnie wiecie. Tak, że w drzwiach od tej strony, z której puka Pan Jezus, nie ma klamki. A więc jeśli zechcesz, Pan Jezus się nie będzie włamywał. On daje ci delikatne sygnały. Oddałem za ciebie swoje życie. I teraz twoje życie mogę zmienić. Jeśli tylko chcesz. Jeśli tylko chcesz. Jeśli widzisz jakieś deficyty, jeśli widzisz, że dzieje się coś źle, jeśli chciałbyś coś poprawić, jeśli masz marzenia o wieczności, jeśli chciałbyś uporządkować swoje rzeczy, jeśli chciałbyś znaleźć w sobie siłę, żeby przeprosić innych, jeśli chciałbyś odnaleźć w sobie dość konsekwencji, żeby być wiernym Bożym przykazaniom, jeśli masz marzenie, żeby mówić o mnie, ale może nie czujesz odwagi, ja tylko proszę, żebyś wpuścił mnie do swego życia. Jeśli tylko chcesz. I wtedy wszystko się zmieni. Moi drodzy, zacząłem pytaniem to rozważanie, jak sobie kojarzycie nawiedzonych. Muszę wam powiedzieć, że kiedy gdzieś przyszła mi taka myśl, żeby zrobić rozważanie o nawiedzonych, po pewnym materiale, który sobie przestudiowałem, pomyślałem sobie, chciałbym być nawiedzony. I nie gniewajcie się, jeśli dzisiaj złożę wam życzenie, żebyście byli nawiedzeni. Żebyście byli nawiedzeni. W ten sposób, jak sobie dzisiaj czytaliśmy ze Słowa Bożego. Życzę wam absolutnie tego, żebyście byli nawiedzonymi. Żeby Pan Jezus był tak tym gościem. Tak naprawdę my chcemy, żeby On był gospodarzem, ale tak czasami mówimy, używając nieco takiego poetyckiego języka, Panie, bądź gościem w moim życiu, w moim domu. Niech On będzie gościem w naszym życiu, w życiu każdego z nas, w życiu naszego zboru, naszego Kościoła. Amen.